Ewa, wiesz, to jest tak, że ty jesteś osobą, która przychodziła do mnie na lekcje w bardzo różnych momentach swojego życia i muszę przyznać, że to było dla mnie fascynujące, takie trochę asystowanie w tobie w różnych właśnie takich twoich etapach, a jednocześnie fascynujące, że wykorzystywałaś technikę Aleksandra do tak różnych sytuacji. No i dlatego bardzo chciałam, żebyś coś o tym opowiedziała. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy i za zaufanie, że podzielę się w sposób klarowny swoimi przeżyciami. Ja Ci jestem bardzo wdzięczna, bo to właściwie się zrobiła taka podróż. Po technice Aleksandra pierwszy raz przyszłam do Ciebie na zajęcia, jak miałam 19 lat. No właśnie, A teraz to już wtedy. jest 15 lat, 35 Boże, się tak. No ja zapasem. pamiętam, żeby ty. Ja pamiętam tylko, że studiujesz psychologię, ale nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to był pierwszy czy tam drugi rok. Wow. To było po pierwszym roku studiów i wtedy ja miałam przeróżne odczucia jako oczywiście wrażliwy, młody, zapowiadający się psychoterapeuta, wrażliwa osoba, właściwie można powiedzieć nadwrażliwa. I starałam się znaleźć jakiś sposób na swoją naturę, na swoje przeżycia, ale też na przyjęcie w ogóle tego, jaką jestem osobą, ze wszystkim, co mi moja psychika i ciało fundują. A wtedy to był szczególny czas, bo po pierwszym roku studiów, kiedy zmarł mój tata, ja pełna pasji i chęci do nauki, zostałam zaskoczona przez swoje ciało tym, że nagle rozjeżdża mi się ziemia pod nogami. No właśnie, bo ty w sumie trafiłaś do mnie na lekcję. Pamiętam, że po przeczytaniu mojej książki o Jeść, nie jeść, żyć, czyli o zaburzeniach odżywiania, ale nie odnotowałam tego, żebyś ty rzeczywiście miała wtedy ewidentne takie problemy rodzaju anoreksja, bulimia czy coś takiego. To było trochę inaczej u ciebie, prawda? Trochę inaczej, ponieważ ja, jak mówię o sobie, jestem temperamentną osobą, cholerykiem i smakoszem, a ta mieszanka powoduje, że jeżeli my czegoś o sobie nie wiemy, to gdzieś tam te kwestie jedzeniowe się jednak odezwą, dadzą o sobie znać. U mnie to wyglądało w taki sposób, że w momencie, kiedy ja straciłam tatę, bardzo dużo się pozmieniało w moim życiu. Przede wszystkim urwana relacja powodująca szereg emocji, albo z zaciśniętych, albo takich tajfunów emocji, które mnie zaskakiwały. Niejednokrotnie powodując ataki paniki, powodując dyskomfort w ciele w momencie, kiedy jadłam w tamtym czasie cokolwiek. Miałam poczucie, że wszystko mnie rani. Każdy kęs, każde jedzenie był jak taka torpeda przez układ pokarmowy, spięte gardło. Jelita na tyle spięte, jakbym powiedziała, takie zamyślone w trwodze, one same nie przyjmowały żadnego jedzenia. To znaczy przyjmowały, ale walczyły z pokarmem. Ja miałam poczucie, że nie mogę delektować się jedzeniem. Smakiem, owszem, ale później zaczynały się problemy. I one nie były fizyczne, one generalnie płynęły absolutnie z emocji, z przeżyć. I w momencie, kiedy czytałam Twoją książkę Jeść, nie jeść, żyć, Żyć. to ja wiedziałam, że ja chcę żyć. I czytając o Twoich doświadczeniach, o tym, jak autentycznie o nich piszesz, wiedziałam, że mogę Ci zaufać, że zaryzykuję, nie zawiodłam się. I wiedziałam, że technika Aleksandra będzie taką drogą do zdrowienia, do pewnej pełni, za którą bardzo wtedy tęskniłam. No bo pierwsza rzecz, jaka się jakby pokazała, to, że możesz jeść i to jedzenie nie boli, tak? W sensie takim, że jak byłaś w stanie trochę odpuścić, przede wszystkim wrócić do pełnej takiej przestrzeni, swobody swojego ciała, to byłaś w stanie zapanować nad tym, co tam się chciało dziać w jelitach, i one zaczęły trochę bardziej grać po twojemu, można by tak powiedzieć. Nie wiem, czy to dobrze nazywam. Dobrze, właśnie tak to czułam, że nie stało się to od tak, nie było to tak skuteczne jak Nospa Forte, ale skuteczne na dużo dłużej, a wręcz dające jeszcze więcej niż się spodziewałam, ponieważ ćwiczenia, które proponujesz, potem jeżeli ja je kontynuuję w ciągu dnia, stają się taką codziennością, medytacją,
która pozwala na to, żeby ciało czuło się bezpiecznie. I rzeczywiście tak było, że z czasem ja czułam, że mogę zjeść cokolwiek zapragnę, na cokolwiek mam ochotę i czuć się bezpiecznie. Czyli wiedzieć, że mogę być gdziekolwiek, zjeść cokolwiek, pojechać gdzieś, być przed jakimś wydarzeniem, gdzie muszę być w dobrej formie, w dobrej kondycji i mi nic nie zaszkodzi na tyle, że ja będę musiała się położyć i na przykład czekać parę godzin, aż moje jedzenie się strawi, kolki, wzdęcia, skręty kiszek, to wszystko, co mnie bardzo męczyło, okazało się być tak naprawdę nie przekleństwem, tylko jakimś błogosławieństwem, bo zajmując się tym, zajęłam się masą innych rzeczy w głowie. Super. Tak, a w sumie no właśnie, to nazwałaś to ćwiczeniami, a tak naprawdę to była po prostu tylko odpowiednio skierowana myśl i świadomość tego, że możesz trochę inaczej pomyśleć o tym, co się dzieje w danym momencie. I to jest super. Ta magia, że my bardzo nie musimy... Bardzo się cieszę. W technice Aleksandra nauczyłaś mnie, że myśl wystarczy. Dokładnie. Że niewiele trzeba, a to jest tak dużo. Że tak wiele odpowiednia może dać. Myśl. Tak. Ale pamiętam, że mówiłaś też o tym, że ten czas przyniósł ci trochę więcej takiego poczucia siebie, przestrzeni w sobie. Jak byś to nazwała? Ja bym to nazwała uszanowaniem najpierw punktu, w którym się znalazłam. Czyli nie walczenie z tym, tylko zaakceptowanie i szukanie komfortu w tym, co mnie zostało, w tym, co mam. Ja do Ciebie przychodziłam na lekcję i doświadczałam tego, że w jakimkolwiek stanie bym nie była, to można w tym stanie pracować. Pokierujesz tak zajęciami, że ja wyjdę niezależnie od punktu wyjścia z komfortem, z większą ulgą i to jest wspaniała wiadomość, że ja potem wiem, co zrobić, jak jestem sama, wiedziałam, co zrobić, że z każdego punktu jeżeli mogę podobna wyjść, sytuacja by się powtórzyła. Tak, obronną ręką. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, mniej siłowania się, walki ze sobą i zmiana emocji, czyli... Tak, bo mówiłaś też o jakichś atakach paniki jeszcze, właśnie nawet w trakcie wykładów i opowiadałaś, że początkowo musiałaś wychodzić, a potem się okazało, że byłaś w stanie oddychać, po prostu zadbać o oddech i to przechodziło. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Tak, to jest tak, jeżeli czas w życiu jest takim etapem, kiedy dopada nas... nerwica lękowa, ataki paniki, one towarzyszą, mogą się w każdej chwili uruchomić. Oczywiście. I to jest już wtedy moja praca z tym narzędziem, które dostaję z lekcji. U mnie wyglądało to tak, że ja mogłam iść ulicą i nagle czuć, że właściwie zapada się ziemia i jak gdzieś biegłam, uciekałam, tylko nie miałam dokąd uciec, bo gdziebym nie uciekła, na przykład nawet do domu, to musiałam w domu skonfrontować się z tym lękiem pustki, samotności, lękiem przed śmiercią, no bo tuż po śmierci mojego taty. A z czasem okazało się, że ja nie muszę uciec do domu. Ja mogę sobie powiedzieć, zrób ćwiczenia, które poznałaś, ugruntuj się, może dojdź spacerkiem, dojedź tramwajem, albo w najgorszym wypadku czasami weź taksówkę, ale dojedź na wykłady i sprawdź, czy jeszcze godzinkę mogę, czy jeszcze drugą. Potem się okazało, że całe dnie, całe tygodnie są, idą mu coraz lżej, gładko. Jest coraz mniej lęku, coraz mniej paniki. A z czasem okazało się, że się pojawiają niespodzianki, czyli nie takie emocje trudne, tylko nowe zupełnie przestrzenie, a za tym idące nowe emocje. Tak, dlatego, że ja po jakimś czasie, myśmy potem chyba, nie pamiętam, myśmy były w jakimś kontakcie, ale miałaś przerwę w lekcjach. To nie było tak, że miałaś się cały czas, a ni z tego, ni z owego zadzwoniłaś do mnie, że chcesz śpiewać. I to było też takie niesamowite. Bo przerwa w lekcjach była, ale nie było przerwy w technice Aleksandra. Ona tak się już wkradła w moje życie, że jak czesałam włosy czy myłam zęby, to już miałam w głowie to, czy łokieć jest luźny,
Czy może lustro się troszeczkę ode mnie oddalić, czy kolana mogą być swobodniejsze, czy jak wsiadam do samochodu, to albo wstaję z krzesła, to czy mogę to zrobić z mniejszą przemocą wobec siebie, czyli z mniejszym napięciem, ściskiem, walką. I okazało się, że to magicznie działa, w cudzysłowie magicznie, bo tak naprawdę to jest wszystko bardzo logiczne i wytłumaczalne, ale zaczęły pojawiać się takie odczucia jak mam więcej siły. Zaprzestałam tych spięć i okazało się, ile te spięcia zabierają energii. Ile benzyny napędowej dodatkowo dostaję gratis w momencie, kiedy nie spalam się na te spięcia. Więcej energii, więcej takiej lotnej energii, a lotna energia to jest radość. To jest szczęście. Tylko co z tym szczęściem zrobić? Jak jest więcej siły i lekkości? I wtedy pamiętam, sporo spacerowałam, jeszcze wtedy nie będąc mamą, żoną, będąc odpowiedzialna sama za siebie i mająca czas dla siebie, tylko cały czas właściwie. Dużo spacerowałam i na tych spacerach przyszło do mnie, to też nie było coś, co ja sama zrobiłam, tylko mam wrażenie, że przyszło do mnie odczucie, że ja chcę sobie nucić, śpiewać. I to było w pierwszym momencie takie uczucie, że głową po raz pierwszy tego nie zanegowałam. Co ja myślę, co ja wymyślam, nowe hobby? Nie, ja tego nie zanegowałam, ja to po prostu przyjęłam. I wtedy zaczęła się moja, już wtedy w 28 roku życia, przygoda z odkrywaniem dźwięku w sobie, w swoim ciele, pracy z dźwiękiem, z głosem. I zobaczyłam, że tam też się pojawiają przy okazji różnych emocji napięcia. No ale też popłynęłaś niesamowicie, bo pamiętam, że zaczęłaś chodzić na lekcje śpiewu i od razu trafiłaś do chóru, potem bardzo szybko zaczęłaś śpiewać jakieś solówki. No i ten głos naprawdę pięknie ci brzmiał. No ale właśnie, wolałabym, żebyś to ty opowiadała, bo ja tak mi się wydaje, że mówiłaś o tym, że okazywało się czasami, że nawet bez jakichś tam dodatkowych ćwiczeń emisyjnych, jeżeli zadbałaś o siebie, to ten głos był na tyle pełen, sprawny, czy ciało na tyle rezonowało, że panowałaś nad dźwiękiem tak, że mogłaś śpiewać po prostu niemalże prosto, przychodząc na jakąś tam próbę. Czy, nie wiem, czy dobrze pamiętam. Poniekąd tak, bo ja śpiewanie traktowałam zawsze tak bardzo duchowo i terapeutycznie. Bo to, jak ja się czułam, od razu miałam jak w lustrze odpowiedź na to, jak brzmi moje, czy to mruczenie, czy to pełna piosenka. I już to mruczenie było inne, jak ja się źle czułam, inne, jak byłam szczęśliwa i spokojna. I piosenka też zupełnie inaczej brzmiała, kiedy ja sobie na danym etapie nie radziłam z jakąś traumą we mnie, która się odzywała, a zupełnie inaczej brzmiała, kiedy ja pozwalałam sobie na oddech, na luz. I technika Aleksandra, przy okazji pamiętam w tamtym czasie obozu, na który pojechałam w Landskoronie, on się odbywał. Wtedy miałam taki czas, że dużo ćwiczyłam z głosem i miałam poczucie, że każdy dzień bez ćwiczeń to jest jakiś taki stracony, że ja muszę życie prawie że nadrobić, żeby dobrze śpiewać, żeby mi się to podobało. I tam był taki czas, kiedy nie śpiewałam, moje ciało tak w masło weszło w technikę Aleksandra i ćwiczenia, odpoczywałam sobie i po tygodniu zaczęłam ćwiczyć śpiewanie na kończący obóz koncercik. I okazało się, że już abstrahując od tego, jak to brzmiało, na ile to było tak technicznie dobre czy nie, ja się odniosę do moich odczuć w ciele. Odczucia były takie, że po ćwiczeniach z techniki Aleksandra ja czułam więcej swobody, kontaktu z dźwiękiem, czułam, gdzie on płynie, że mogę nad nim zapanować, że bardziej pozwalam na ten dźwięk, niż go próbuję
nawet nie wycisnąć, ale jakoś ukierunkować na siłę. To w ogóle były inne kategorie wtedy odczuwania myślenia. Tak jakby intencja po prostu wystarczała, aby dźwięk był taki, o jakim pomyślałaś. To ja to czasami nazywam, że samo się śpiewa, tak jak samo się oddycha. Tak. Fajnie, że doświadczałaś tego. I to jest niezwykłe w technice, Aleksandra, że to, czego uczysz na lekcjach, potem można analogicznie przenosić na inne sfery życia. Bo kiedy ja zobaczyłam, że ile w śpiewaniu jest pozwalania na to, żeby oddech i dźwięk się zadział, a nie robienia tego oddechu i tego dźwięku, pomyślałam, jak dobrze, że ja w życiu też czasami bardziej pozwalałam na coś, niż chciałam z tego życia forsować. Uzyskać, forsować, super. Negocjować z tym życiem. Oczywiście plany, cele to jest ważne, ale tym bardziej zaufałam w sobie, że to jest dobry klucz, przynajmniej na mnie, że to jest formuła, która mi służy i daje dużo więcej, kiedy ja przyzwalam na coś, niż kiedy forsuję świat i siebie. Wiesz, właśnie w sumie nawet pewnie pamiętasz, jest takie powiedzenie Aleksandra, stop doing the right thing so that the right thing does itself. Czyli jeżeli przestaniesz robić to, co nieprawidłowe, to co prawidłowe będzie po prostu się samo działo. I można powiedzieć, że dokładnie na różnych poziomach doświadczałaś tego bardzo fajnie. Tak, właśnie tak było. I jest taka też bardzo ważna rzecz, którą technika Aleksandra uczy i można ją przenieść na wiele innych sytuacji w życiu. Mianowicie, kiedy zaczynamy coś mówić, albo coś śpiewać, albo grać, to jest takie uczucie, ja miałam taki problem, że tego napięcia gotowości. Bo zaraz coś ważnego będzie się działo, tak? Czy o tym mówię? Tak, tak. Do tego stopnia, że ja jak śpiewałam drugą zwrotkę piosenki, nawet jeśli zaczynałam śpiewać, to myślałam sobie, zacznę śpiewać drugą zwrotkę, ponieważ tak bardzo pierwsza zwrotka kojarzyła mi się z napięciem, że to jest ten początek, to jest start, ja nie potrafię zacząć. Miałam wrażenie, że ja potrafię zaśpiewać piosenkę, ale nie potrafię zaśpiewać pierwszego słowa. Że nie potrafię zaśpiewać pierwszego dźwięku. Tak, a to zdradzało, tak naprawdę to zdradzało całe napięcie przygotowywania się do pokazania się. Tak, to jest to napięcie gotowości, wstrzymanie oddechu bardzo często, albo taka chęć, żeby wziąć za dużo powietrza. Tak. Czyli ja sobie spokojnie czekam na początek piosenki, a tak naprawdę tam w ogóle nie ma spokoju. Tam jest całe takie napięcie oczekiwania. I dopiero... Tak. I nasza myśl nie. Nie, albo stop, albo chwila, tak. Albo co to będzie? Nie, mam na myśli, że myśl chwila, stop pomagała w tym, żeby pamiętać, że jeszcze nie muszę, że to jeszcze nie teraz i w jakiś sposób uspokajać ciało. Tak. Super. To okazało się potem pomagać w każdej sytuacji, kiedy się śpieszyłam albo chciałam zabrać głos. Okazywało się, że jak ja najpierw znajdę ten bezcenny moment jeszcze chwili dla siebie, to potem wszystko jest bardziej czytelne w ogóle dla innych, bo ja mówię z ugruntowanej pozycji. O, to fajnie. Cieszę się, że w tak różnych sytuacjach byłaś w stanie to zastosować. Bardzo fajnie. No i właśnie. I potem znowu była jakaś tam przerwa. Może nie aż taka długa, ale była. I nagle okazało się, że przychodzisz przez całą ciążę. Kolejne 5 lat minęło, nawet więcej. Ja już wtedy wiedziałam, że ważne etapy w życiu trzeba uszanować i przypieczętować czymś, co mnie ugruntuje. Że to jest nie do przecenienia. I ta technika Aleksandra w moim przypadku była zawsze nie do przecenienia, jak się okazało. A wiedziałam, że przede mną zmiany wagi, zmiany środka ciężkości w ciele, zmiany hormonalne, rewolucja na wielu poziomach. A też ja miałam tak, że chciałam śpiewać całą ciążę. Chodzić na próby, tak w taki sposób się regenerować, w taki sposób też zadbać o synka, żeby miał mamę, która jednak
cały czas śpiewa i potem w miarę możliwości, jak los da, swobodnie urodzić. Ja też miałam takie marzenie, a właściwie nie marzenie, tylko takie przekonanie, że ja urodzę naturalnie i w domu. Tak jak to miało miejsce u mojej babci, czy wcześniej u kobiet w moim rodzie. I miałam takie poczucie, że będzie dobrze, natomiast ja to chcę wesprzeć. Choć ja muszę przyznać, że jak mi powiedziałaś o tym, tak z taką pewnością, to ja tak pomyślałam sobie, no życzę ci tego, tylko że to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I pamiętam tą twoją pewność taką, że tak zamierzasz, jak jeżeli się okaże, że nie, no to trudno, ale ty wiesz, że będzie dobrze. Tak, bo ja też tego nie chciałam przyforsować. Miałam w sobie zgodę na potencjalne cesarskie cięcie na każdy scenariusz. Ale tak jak to tłumaczyłam innym, no nic nie poradzę na to, że mam ten spokój i tą pewność, że będzie dobrze. W prezencie ją dostałam od jakby z góry i korzystam. Natomiast technika Aleksandra towarzyszyła mi, prawda, całą ciążę. Tak, tak. I te zmiany środka ciężkości, bóle lędźwiowe. Pamiętam, że to było też dla mnie super, jak opowiadałaś, że naprawdę będąc już tak w miarę w zaawansowanej ciąży, jak zaryzykowałaś, żeby troszkę inaczej ustawiać tą miednicę, czy odpuszczać napięcia z części lędźwiowej, to dalej w miarę lekko ci się chodziło. Także to było też takie fajne. No, brzuszek już był taki, a ja się czułam, jakbym płynęła. Jakbym była, mówiłam ci o tym, jakbym była taką boją na wodzie. I mi było lekko. Oczywiście ostatnie dni, właściwie nawet nie tygodnie, tylko ostatnie dni ja nie mogłam spać, ale znowuż przyszła z pomocą myśl tak, z techniki Aleksandra. Przestań się wiercić, przekładać z boku na bok po raz 20, bo tylko skoro najpierw pomyśl, tak. Tak, skoro 20 raz nie pomógł, to 21 zakładam, że nic nie wniesie. I ja w końcu zmęczona tak tym wierceniem stwierdziłam pomyśl. Tak. A twoje ja pamiętam, myśli, które tak, zalecasz. A ja pamiętam, że ja to zinterpretowałam w ten sposób, że za każdym razem, jak ty się przewracałaś, to twój mały musiał się dopasować do tego, że jest w zupełnie innej pozycji. No tak. Dopasowywał się i wtedy robiło ci się niewygodnie. Jak ty się znowu przekręcałaś, to on się znowu dopasowywał. Tak. A jak ty w momencie, kiedy poczułaś, że on znowu gdzieś tam tą nóżkę czy rączkę wystawił i pomyślałaś sobie, o nie, ja już nic nie zmieniam, ja tylko pomyślę, to twoje myśli spowodowały, że napięcie, ten tonus mięśniowy na tyle się zmieniał, że on się musiał dostosować do tego, gdzie było miejsce, a gdzie mama stawiała granice. Także tak. W sumie no, aż się nie chce wierzyć, że takie zadbanie o siebie w ostatnich, no właściwie dniach ciąży, a właśnie tyle ci dawało, także super. Tak, nawet w czasie porodu, to jest zabawne, ja miałam takie zaufanie do swojego ciała i że sobie poradzę, że mojego męża poprosiłam, żeby właściwie wyprowadził z domu położną i ja tu sama dokończę, bo ja wiem, co robić. Oczywiście ona wracała, krążąc w koło bloku, wychodząc na papierosa, ale ja wtedy chodziłam tylko do lodówki po porcję czekolady, żeby mieć siłę i korzystałam dalej z tego wszystkiego, co robić z techniki Aleksandra, z nogami, z biodrami, z oddechem, z odpuszczaniem, no potem już na końcu wiadomo, no tak, było trudno, ale też wtedy mi towarzyszyła technika Aleksandra naprawdę. My ćwiczyłyśmy przecież również, co robić z T8, jak się urodzi, jak ulżyć ciału, kiedy będę tyle razy, dziesiątki razy go przywijać, nosić, karmić, być w dziwnej pozycji, może naturalnej, ale dotychczas nie nieużywany, jak jego nosić, kiedy będzie jego ciężar też się zmieniał cały czas. I na to też mi uzbroiłaś mnie w to, żeby sobie z tym poradzić jak najlżej, z jak najmniejszym takimi obciążeniami ciała. Tak. Chciałaś teraz ważyć prawie 17 tak, kilo tak. I ja go do tej pory przytulam tak, jakbym nosiła prezent, czyli robię z niego część siebie,
Czyli wtedy on jest lżejszy nagle. Twoje nogi, a nie gdzieś z boku, z przodu. Tak. No tak. I to w jakiś sposób przyszło samo, w sensie takim, że nie musiałaś tego wymyślać, żeby to zrobić, tylko w naturalny sposób organizm pamiętał, że to tak się robi. Super. Bo to w sumie właśnie tak chcemy, żeby to pracowało. Tak. Ale też to, co bym polecała innym mamom, to to, żeby zaufać też energii, kiedy usypiamy dziecko albo kiedy kąpiemy dziecko. Bo ja miałam takie odkrycia, że kiedy myślałam o tym, jakby tu Teosia uśpić, co jeszcze zrobić, żeby może już zasnął, to nic nie działało, tylko powodowało w nim nagle więcej energii i takiego próby komunikowania się ze mną zamiast usypiania. A w momencie, kiedy skierowałam uwagę na to, na co ty nakierowywałaś moją uwagę podczas lekcji, czy też jak mu śpiewałam kołysanki. Czyli takie zadbanie o siebie przede wszystkim. Znowu zadbanie, zaczęcie od siebie. To przechodziło na Teosia jak na właściwie jakieś przedłużenie mnie jeszcze w tym, na tym etapie. I ja czułam luz tam, gdzie trzeba czuć na lekcja techniki Aleksandra i on odpływał do krainy snów. Po prostu odpływał. Jego ciałko tak topniało, miękło. Pięknie. I koty zasypiały tym prędzej, równie szybko. Tak, no bo w gruncie rzeczy w momencie, kiedy pracujemy z kimś, no to właśnie podstawą jest to, żeby zadbać o siebie, zanim cokolwiek będziesz robić. Nawet ja to tak czasami nazywam, że ty jesteś ważniejsza niż zabawa, w którą się bawisz, czy gra, w którą grasz, czy czynność, którą wykonujesz. I w pewnym sensie to jest też to, czego uczymy się my jako nauczyciele techniki Aleksandra, będąc studentami w szkole dla nauczycieli, bo właściwie przez te 2,5 roku przede wszystkim najpierw dbamy o siebie. I to jest tak, że ja muszę być w dobrej formie, żeby przekazać tę dobrą formę drugiej osobie. I z tego, co opowiadasz, to właściwie widzę, że to w tobie zostało w momencie, kiedy ty pracujesz ze swoimi klientami. W sensie takim, że wtedy, kiedy pracujesz, pamiętasz o sobie i o swoim spokoju, o swoim komforcie i to powoduje ci, że zostawia cię jasność umysłu, taką no, otwartość na to, w jaki sposób z kimś pracować. Nawet właśnie to, jak opowiadałaś o tych ostatnich sytuacjach, kiedy, nie wiem, czy dobrze pamiętam. Mi pomaga technika Aleksandra, czasami ją wplatam w momenty, kiedy pracuję z osobami cierpiącymi na wszelkiego rodzaju fobie i lęki. Bo oczywiście pracujemy konfrontując się z lękami i zaglądając im prosto w oczy, ale czasami przekierowanie uwagi na to, gdzie mogę w przeciwieństwie do odczuwania lęku znaleźć elementy w ciele, miejsca, przestrzenie, na których już mogę się oprzeć, już zaufać. Choćby to był jedna kość, jeden mięsień, jedna pozycja, w której czuję komfort. Tak, no bo chodzi o to, żebyś ty się czuła silna i bezpieczna, kiedy chcesz zaglądać w jakieś tam swoje koszmary. No tak, tak. Tak. I muszę mieć punkt oparcia. Ja to nazywam centrum sensu. Punkt startowy. Właśnie. No, przypomnij mi, jak się nazywa twoja strona, bo to jest właśnie coś związane z sensem, prawda? www.centrumsensu.pl albo ewapolak.pl. Mój koncept centrum sensu jest... Ja mam takie motto, zamiast mijać się z samym sobą, zbuduj swoje mocne centrum sensu. I pięknie. Ono, tak jak w ciele mamy core silny, od którego zaczynamy i wtedy całe ciało jest zdrowe, jak to core jest silne, to nasze psychiczne, mentalne core, ten kontakt z duszą, z istotą, z akceptowaniem tym, kim jesteśmy, ale przede wszystkim najpierw z szanowaniem tego, że musimy wiedzieć, jacy jesteśmy i to szanować, słusznie siebie traktować w kontekście tego, jaką mamy naturę, daje nam punkt wyjścia do szukania mocy albo punktu oparcia
punktu wyjścia do pracy z lękami, z fobiami, z zaburzeniami nastrojów. I to samo, kiedy ja się szkoliłam na szkoleniu z analizy egzystencjalnej, miało miejsce, co kiedy uczyłaś się Magdalena Technika Aleksandra, my pierwszy rok, to było doświadczanie siebie w grupie, w myśl tego, że terapeuta, ponieważ leczy sobą, to musi najpierw przerobić siebie, tak? No tak. I jeżeli ja bym myślała o sobie za dużo na sesji, nie miałabym uwagi dla drugiej osoby, a myślałabym o sobie, gdyby tych napięć było tak wiele. Albo gdyby ci się robiło niewygodnie, albo coś by cię bolało, czy coś było. Albo gdybym ja miała swoje lęki w czasie sesji. Albo bałabym się emocji, które się pojawiają, bo czasami pojawiają się emocje i my musimy je fizycznie w ciele pomieścić. I ja wtedy wiem, jak zrobić więcej miejsca. Czy wrócić do czterech podstawowych kierunków. Tak. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę. Bardzo ci dziękuję. Ja tobie dziękuję, bo to jest filar tak bardzo mnie jako terapeutkę chroniący przed wypaleniem. Chroniący moją kondycję psychofizyczną, ale, nie tylko, ale też jako osobę prywatną, dającą mi dostęp do mojej energii, radości. Bardzo się cieszę, że tak, że rzeczywiście mogłam widzieć cię w tych różnych etapach swojego życia, jak wprowadzasz technikę Aleksandra do tego, żeby było ci łatwiej czy lżej. No, muszę przyznać, że dokładnie coś takiego było też moim doświadczeniem, czy jest w dalszym ciągu. Także bardzo ci dziękuję. Przy okazji ja też powiem o tym, że moja strona, na którą też możesz jeszcze. Wiem zresztą, że czasami jeszcze wchodzisz. To jest technika.aleksandra.pl. Aleksandra od nazwiska Fryderyka Matthiasa Aleksandra, więc dlatego przez X, a nie EKS. No właśnie, wchodzę na stronę, a teraz tym bardziej będę wchodzić, bo czekam na terminy grupowych sesji online, też działasz online i to jest fantastyczne. Postaramy się dopasować do tego, żeby były to odpowiednie godziny dla osób, które pracują w takich lub innych godzinach. Fajnie, bardzo ci dziękuję. Ja tobie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za całą przygodę. Super. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.